Cześć, witajcie moi drodzy w tym ostatnim już odcinku Harmonii. Cieszę się, że wytrwaliście ze mną i zostaliście do samego końca. Dzisiaj trochę w świątecznym klimacie, co możecie zobaczyć po moim outficie. Uwielbiam świąteczne printy na sweterkach i w ogóle na ciuchach w tym okresie takim właśnie adwentowym, przedświątecznym. Mam wrażenie, że wprowadza nas w taki, ojejku, super klimat. Dzisiaj będzie oczywiście odcinek bardziej świąteczny i chcę się z wami podzielić kilkoma kwestiami. Myślę, że będzie ich trzy. Pierwsze, o czym chciałabym powiedzieć, to to, że już niebawem narodzi się Jezus Chrystus na nowo w naszych sercach, na nowo w naszych domach, w naszych rodzinach. I fragment, który wrócił mi ostatnio na modlitwie, to fragment z drugiego listu do Koryntian. To jest dokładnie piąty rozdział, 17 werset. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Wow, ja po prostu uwielbiam ten fragment. On jest taki mocny i daje ogromną nadzieję. Ogromną nadzieję na to, że bez względu z czym spotkałeś się w tym roku, jaki to był trud, choroba, nie wiem, problemy relacyjne, rodzinne, w pracy, to już minęło. Jezus przychodzi od nowa do twojego serca i do twojego życia, abyś stała się nowym stworzeniem, aby to, co stare, odeszło i nastało nowe. Bóg chce ci dać nowe życie, Bóg chce ci dać na nowo siłę, na nowo zdrowie, na nowo entuzjazm do życia, chce cię napawać nowymi pragnieniami, marzeniami, bo naprawdę żyjesz po coś, żyjesz w Bożym planie i żaden z twoich dni, który nastąpi, nie jest Bogu obojętny. Nasza wiara chrześcijańska, Kościół, to wszystko nie sprowadza się do nas jako indywidualnej jednostki, ale do Boga, który jest stwórcą tego świata. Sprowadza się ku Jego chwale, ku Jego królestwu. I my jako ludzie, jako osoby grzeszne, ułomne, które czasami popadają w różne trudności, też miewamy ukierunkowane pewne myśli, pewne intuicje, pewne decyzje, sposób bycia w takim kierunku, aby zyskać korzyść dla siebie, aby podchodzić trochę egoistycznie, i to gdzieś jest poniekąd wpisane w naszą po prostu ludzką i ułomną naturę. Natomiast Jezus dobrze o tym wiedział, że nie będziemy idealni i że jesteśmy tylko ludźmi. I to jest wielka walka, którą toczy Bóg w naszych sercach, w naszych umysłach, aby ta chwała była oddana Jemu jako stwórcy tego świata i że to wszystko wcale nie kręci się wokół nas, wokół Ciebie i mnie. Często my tak myślimy, że wszystko toczy się wokół nas, czy w pracy, czy w innych obowiązkach, i jak nas zabraknie, to po prostu wszystko się rozwali. A wcale tak nie jest i myślę, że ludzie doświadczali tego szczególnie w momencie, kiedy chorowali na COVID i kiedy nagle w różnych obowiązkach związanych z pracą, z rodziną okazuje się, że ktoś jest na kwarantannie i jest totalnie wyjęty z życia. I jakoś te wszystkie pozostałe rzeczy się wcale nie rozwaliły. Praca pewnie jest nadal, rodzina nadal czeka i wszystko inne wróciło do swojego miejsca. To pokazuje, że my często tak myślimy jednokierunkowo, że skupiamy się bardzo na sobie, że ten świat kręci się wokół nas, a w rzeczywistości tu chodzi tylko i wyłącznie o Niego, o Jezusa. I On chce, żebyśmy oddawali Mu te przestrzenie, które są dla nas trudne, niezrozumiałe, których już nie jesteśmy w stanie unieść, bo to On chce je z nami nieść i On chce nam pomóc. I pierwsze trzy słowa pojawiające się w Biblii zaraz na starcie to na początku Bóg. Na początku Bóg. I te słowa już nas ukierunkowują, że tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o Niego. To On jest twórcą całego świata, to On ma plan na nasze życie, to On jakby włada, to wszystko należy do Niego. On jest początkiem i końcem, alfą i omegą. I to zmienia, w jaki sposób podchodzisz do swojej tożsamości, do swoich obowiązków, pracy, że nie musisz tego dźwigać samemu, bo tu nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o Niego. I kiedy oddasz te troski, te trudy, te ciężary właśnie Jemu, On się o to zatroszczy i On pomoże Ci to nieść. To, co mi się pojawia w głowie, to to, że
wcale nie chodzi o jakieś wielkie ewangelizacje, o nie wiem, głoszenie ogromnych konferencji, owszem to jest dobre, ale wierzę, że Bóg zachęca każdego z nas do tego, co jesteśmy w stanie zrobić tu i teraz. I dokładnie pokazuje to w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale 31 werset, gdzie czytamy: a zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czynicie na chwałę Boga. Bóg wcale właśnie nie chce od nas tych wielkich czynów, pewnie cieszy się jak to się dzieje, ma ogromną radość w sercu, ale chce, żebyśmy uwielbiali Boga, żebyśmy oddawali Mu chwałę w takich podstawowych czynnościach, w tym, że jemy, że pijemy, że możemy pójść spać, że możemy wstać, że Bóg się troszczy o każdy nasz dzień, o nasze zdrowie, i w tych takich podstawowych czynnościach, podstawowych codziennych obowiązkach oddawajmy chwałę Bogu. Rozpoczynając ten nowy rok, spójrzmy w takim kierunku, aby zawsze przed oczami mieć Jezusa, aby przed każdą podjętą decyzją zapytać Jego o zdanie, aby w każdej drobnej czynności oddawać Mu chwałę i żeby mieć tą świadomość, że życie nie kręci się wokół nas, ale kręci się wokół Niego, bo Ty i ja zostałeś stworzony ze względu na Niego i On ma plan na Twoje życie. On chce, abyś wzrastała, aby ten rok był dla Ciebie przełomowy, ten rok, który nadchodzi. I dlatego Bóg zesłał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który już za moment zagości na nowo w Twoim sercu i w Twojej rodzinie, w Twoim domu. I Bóg chce wypełnić Twoje serce ogromną miłością. Chce wypełnić taką miłością doskonałą, nieskończoną, nieustępliwą. Miłością, która jest jedyna w swoim rodzaju, bo taką miłość możemy zyskać tylko i wyłącznie od Boga, a wiadomo, że miłość od drugiego człowieka jest wadliwa. Każdy z nas czymś się zmaga, każdy ma jakieś trudności, jakieś zranienia. I wierzę, że Bóg właśnie w te święta chce przyjść też do Twojego serca i do Twojego domu. I wierzę, że Bóg mówi do Ciebie, abyś otworzyła swoje serce i była w stanie to przyjąć. Przyjąć Go jako takiego już maluczkiego w żłóbku, ponieważ w tym małym człowieku jest wielka siła i On chce tą siłę dać Tobie. Bogu, jesteś nowym stworzeniem i to, co było, minęło, a wszystko stało się nowe. I ten nowy rok może zacząć się zupełnie na nowo. To, co było w tym roku, możesz gdzieś tam odznaczyć, oddać Jezusowi i wejść z totalnie nowym myśleniem, z totalnie nową Bożą perspektywą. Na początku Bóg, żebyśmy zawsze Go mieli przed oczami, żebyśmy oddawali Mu troski z naszego życia, nasze problemy i trudności, ale też to, co jest dobre i piękne, to, co daje nam radość, aby to Bóg odebrał sobie pełnię chwały za nasze życie. No i ostatni wniosek, czyli to, że miłość Boga jest doskonała i że Bóg chce napełnić Twoje serce ogromną, nieskończoną miłością, że Ty byłaś zaplanowana, byłeś zaplanowany. Bóg ma plan na każdy jeden dzień Twojego życia. On chce ten plan wypełnić właśnie przez Ciebie, nie przez kogoś innego, i zaprasza Cię do jeszcze bliższej relacji z Nim, abyś po prostu słyszała Jego głos, Jego poruszenia i Jego wrażliwe serce. Więc takie moje trzy wnioski na koniec tej harmonii. I w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem chcę Wam życzyć ogrom łask Bożych i ogromnej radości z tych świąt, ogromnego pokoju, ogromnego błogosławieństwa dla Was i dla rodziny, abyście byli przepełnieni Bożą mocą, Bożą siłą, abyście szli do przodu z odwagą, krok w krok z Jezusem, ramię w ramię, razem z Nim, aby prowadził Was jasno i konkretnie, co jest dla Was na ten czas, na ten moment, aby otwierał Wam nowe drzwi, nowe ścieżki, i też życzę, abyście właśnie w tej harmonii się odnaleźli w nadchodzącym 2022 roku. Trzymajcie się, kochani, jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną w tym czasie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej serii. Buziaki, pa, pa!